mieszkaliśmy w pensjonatach wtedy, tych zdrojowych, tak. Jest godzina gdzieś 22:30. Wchodzi religia do pokoju. Mówi, ja tu będę spał? Bo wtedy był tak, nikt nie wiedział, kto z kim mieszka, prawda? Każdy mógł być dokwaterowany drugiemu. Mówi, nazywam się Marian Zbigniew Religa. Ja mówię, ja znam pana docenta, gratuluję tam dyskusji. On mówi, słuchaj, mam tylko jeden problem, muszę palić, muszę. Ale otworzę, czy nie przeszkadza? Ja, mnie cholernie przeszkadzało, ale gdzieżbym się miał powiedzieć, że nie przeszkadza? Powiedziałem, oczywiście proszę. A on mówi, słuchaj, otworzę sobie to okno i wieczorem zakurzę i rano zakurzę. Nie będziesz w ogóle czuł. Jedną dobę śpię tutaj. No i takie było nasze spotkanie w tym właśnie miejscu. Byłem pod wrażeniem jego tej dyskusji o przekrwieniu reaktywnym. On mi wtedy opowiadał, że... Jak to pan odebrał wtedy? No przez kim, jako bardzo kompetentnego i odważnego człowieka, bo mówił, że ma problem z tym, żeby w Polsce zrealizować, ale mówi, w Polsce wszystko jest problem, więc dlatego on już mówił po Ameryce. Czy on traktował ten problem jako problem osobisty, czy generalny? Nie, nie. Problem generalny, natomiast uważał i miał wielką determinację, że on jest osobą dedykowaną, która to, co się nie udawało Molowi, popchnie. Dlatego, że on miał ciągle w głowie Mola. Mol był dla niego autorytetem wielkim.